Witajcie kochani, zapraszam Was na vlog, gdzie będę robiła otwieranie paczki od Pilulis. Zapraszam na vlog. Więc zabieramy się za otwieranie paczki Pilulis. Piękne pudełko. Say hi to your new favorite brand. Tak mówi Pilulis. Ona zawsze takie hasło fajne wrzuca. Dużo takich właśnie skierowanych do kobiet. Fajne haseł. Co mamy pierwsze? Pierwsze pudełeczko, które otwieram, to tu mamy kontur. Jest to kontur trzech kolorów. Bardzo fajnie zapakowane, chociaż Wam powiem, że Pilulis dużo wszystkiego pakuje w papier i naprawdę jak się od niej trochę zamówi, no to tych opakowań jest trochę do wyrzucenia. Wszystko to wygląda pięknie, ładnie, ale w dobie tych czasów, gdzie się dba o środowisko, mogłoby być tych opakowań mniej. Po wyjęciu mamy takie trzy tubki. Jak widzicie, kolor taki jasny, medium i ciemny. To wszystko jest do konturowania. Plus pędzelek od Pilulis do konturowania. Zaraz zobaczymy. Zobaczę, czy ten pędzelek będzie mi pasował do konturowania. I tak naprawdę, wiecie co? Dla osób, które skomentują pod tym filmem, ten pędzelek wyślę w prezencie. Zrobię losowanie. Także komentujcie pod tym filmem, co myślicie o filmie. A ja wylosuję osobę jedną i dostanie ten pędzelek ode mnie. Dobra. Mamy bazę. Bazy, które służą do konturu. Ja Wam zaraz pokażę kolory. Zacznę od tego najjaśniejszego. Jest to Room 05. Sobie tutaj dam taką kropeczkę malutką. Następnie damy Rumor. Ten będzie następny 7. Samą małą kropeczkę. Nie sądzę, że potrzeba ich dużo. Właśnie zobaczymy, jaka jest konsystencja i jak dużo potrzeba produktu. I teraz Rumor 11. Ten najciemniejszy. No jest dosyć ciemny. Dobra. Teraz użyję sobie pędzelka. Zwartego, mniejszego. I rozprowadzę sobie. Jak na razie z tej małej kropeczki całkiem sporo mi się to blenduje. Wchodzę na ten drugi kolor, żeby właśnie sobie połączyć te dwa. Zobaczymy. No i wchodzę na ten ostatni. Powiem Wam, że z tych kropeczek całkiem niezła ilość nam tu się wytworzyła. Konsystencja fajna. Jeszcze chcę sobie zobaczyć, jak się blendują pomiędzy sobą. Całkiem fajne. Na pewno wykorzystam je dzisiaj na makijażach. Zobaczę, jak się właśnie na większej powierzchni prezentują. Konsystencja fajna, powiem Wam, że nie jest lepka, od razu się wchłania. Wręcz taka aksamitna. Wykończenie takie właśnie satynowe, fajne. Dobra, to jest
kontur, który właśnie zamówiłam i na pewno będę go testować, używać. Bardzo lubię kontury z Huda Beauty. Też lubię kontury od Anastasia Beverly Hills. Mam bardzo fajną paletkę właśnie konturów. Co tu mamy? Teraz mamy bazy i to są takie primujące bazy, czyli baza przed i one są już takie fajne, satynowe, mieniące. W czterech kolorach. Tutaj macie kolor, zaraz Wam powiem, to się nazywa No Game kolor. Taki szampański bym powiedziała. Extra Av. Tu jest taki złoty. Ten jest taki You Are Glow In. Srebrny bym powiedziała kolorek. A to taki cieplutki wróż Hook Up. Tak się nazywa. No i zaraz zobaczymy sobie. Zacznijmy od tego Hook Up. Zobaczymy sobie, jakie to są bazy. Wezmę płaski pędzelek do tego. Dam sobie tutaj na tych konturach. Będzie lepszy kontrast. Tutaj kropeczki. Teraz sobie dam ten. O, widzicie, takie całkowicie inne niż te serduszko, w ogóle tak jakby no nie odzwierciedla tego, co jest w tubce do końca, jak dla mnie. Ale to na plus, bo jest bardziej intensywny kolor, co mi się już podoba. Ten też. I teraz ostatni kolorek. Ten złoty, zobaczymy, jak ten złoty wygląda. No, powiem Wam, że one mają, te dwa przynajmniej mają dwa, wiele takich odcieni. Zaraz zobaczycie. Ja, o, patrzcie. Ale ładne. Ale ładne, widzicie? Bardzo ładne. Piękne. Teraz zrobię ten tu. Ciemniejszy. A też bardzo fajny. Jak na razie super kolorki. Teraz weźmiemy ten jasny. A teraz ten ostatni. Ten ostatni też jest mega. Zobaczcie, jest taki złoto-zielony. Tak jak mówiłam, te pierwsze tutaj z brzegu dwa, one takie są kamelonowe. Ten ma róż i złoto i taki właśnie podcień ciepłego różu. A ten z kolei złota, zieleni, takiego brązu. No a te są takie jednolite, brąz i taki zimny, srebrny, ale bardzo fajne. Zobaczcie, jak się fajnie rozprowadzają. Widzicie? Można je właśnie tak mieć skupione, albo je tak bardziej rozproszyć. Mamy pigmenty sypkie, 4. Właśnie zaintrygowały mnie te pigmenty. Opakowanie też znowu fajne. I znowu tego opakowania. No nie żałuję, P. Louise. 4 takie holograficzne, sypkie pigmenty. I zaczynamy tego na górze. Taki on się nazywa P. Louise Pigment. I co tu mamy? Straight Eyed. Otwieramy sobie. Czekajcie, poradzę sobie z tym. Możecie już widzieć, jak to wygląda, a ja Wam teraz pokażę. Jest go dosyć sporo. Widzicie? Sporo jest.
No, trzyma się pięknie. Trzyma się pięknie i zobaczcie, jaki efekt. Cudowny, holograficzny, fiolecik piękny. Odcień trochę zieleni, brązu. Dobra, ja zobaczę teraz kolejne. Mam tu jeszcze trzy. Taki bardziej niebieski, fioletowy i ostatni najbardziej mnie ciekawi. Z tego opakowania je. Czas na ten niebieski. On się nazywa Blue Moon. Adekwatna nazwa do koloru. Jedziemy. Jedziemy z nakładaniem. Nie będę się żałować, co tam. A co tam? Żeby pokazać Wam tutaj jak najbardziej. Oh my god. Słuchajcie. Zobaczcie to. Mega. Ten Blue Moon porwał moje serce. Zobaczcie, jaki jest fajny, foliowy. Wow. Mega. Otwieram następny. Mermaid Skin. No to będzie też ciekawe. Na pewno kolor. Mega. Nakładamy. Nakładamy. Cudo. Tak samo fajne. Też Wam powiem, że ten Blue Moon na razie wygrywa jak na mnie z ciekawych. Ten dosyć już taki widziałam kolor. Ten Blue Moon jest taki dla mnie no niespotykany. Jeszcze takiego nie miałam nigdzie. I ostatni kolor, który jest Cloud 9. Ten najbardziej mnie ciekawi. Jest taki bardzo fajny, uniwersalny kolorek, mi się wydaje jasny, żeby właśnie użyć do jakichś ślubniaczków. I właśnie ciekawi mnie, czy będzie taki, jaki szukam. Efekt. Chwila prawdy. No i smarujemy. Cudowny. Tak. Bardzo ładny. Dużo różu ma w sobie. Chyba więcej niż się spodziewałam. Ale jest piękny. Jest naprawdę cudowny. I co, jak Wam się podobają te pigmenty? Mi bardzo. Idę zmyć rękę i pokażę Wam, co dalej kupiłam. Ostatnią rzeczą, którą Wam pokażę, to jest paletka od P. Louis i The Crown Fits. Otwieramy. Jest ogromna. Naprawdę ogromna. W ogóle wszystkie od P. Louis palety są duże. Już nie moja pierwsza. Wcześniej też miałam. Teraz kupiłam sobie tą. Takie tutaj macie korony, które się powinny przesuwać. No nie przesuwają się za bardzo. I co tu mamy? Pierwsza wychodzi taka paletka, którą można sobie wyjąć właśnie. Też mi się to podoba, że można wyjąć, wziąć sobie i na niej pracować. Jedyne co, to by mogła mieć to jakby na stałe. No ale dobra. Takie mamy właśnie plastik, który możemy zdjąć. Będę starała się go trzymać pewnie i używać, żeby go zakrywać w ten sposób. Otwieramy i Wam pokazuję, jakie tu mamy cienie. To jest dół i mamy takie cienie. Już Wam w pionie pokażę.
Bardzo fajne kolory. I zrobię może swatche tych tutaj metalicznych, foliowych cieni. No to robimy. Wezmę sobie najpierw ten Happy Ever After. Co, użyję sobie znowu bazy korektora, żeby ten efekt był bardziej wyraźniejszy. Zrobimy sobie to na korektorze. Czyli idzie teraz Happy Ever After. No, coś ciężko mi się chyba nakłada. Niektóre są, że lepiej palcem. No, palcem ilość idzie ogromna. Zobaczcie. Piękny Happy Ever After. Takie złoto się mieni, ten właśnie taki brzoskwiniowy kolor różowy. Kolejny, dosyć podobny, ale taki delikatniejszy, widzicie? Ten jest bardziej taki brzoskwiniowy, ten jest taki bardziej różowy. Też bardzo fajny. Mythical się nazywa. Teraz Locked Away. Piękny. Locked Away. Magic Mirror. Też cudowny. Renaissance. Wow, super. Kingdom. No, cudowne są te cienie. To już chyba wszystkie, które są właśnie takie foliowe, satynowe cienie. Super. Jestem zachwycona. Może jeden z pastelowych użyjemy. Royal Status. O. Piękny kolor. Naprawdę. Mistrzostwo. Mistrzostwo. Bardzo mi się podobają. Dobra, idę zmyć rękę i zrobimy górę. Zabieramy się za górę tej palety. Już Wam otwieram i pokazuję. Tak się prezentuje góra. Już Wam tutaj pokażę z bliska. Piękne cienie. Jest ich naprawdę dużo. Sporo. Dwie szufladki cieni. Słuchajcie, to już jest czym malować. No i bardzo fajne odcienie, bardzo, bardzo fajne. Bardzo mi się podobają te pastelowe, jaśniejsze tutaj. No i jestem ciekawa tych tutaj foliowych. Zaraz będę Wam robiła na ręku prezentację. I zobaczycie same, jak wyglądają na ręku. Dobra, to zabieramy się za pokazywanie. I teraz same to mamy. Przygotuję sobie też rękę przednią właśnie korektorem, żeby Wam pokazać, jak najlepiej się prezentują te cienie. Żebyście miały obraz jak najlepszy tego. Dobra. Który tutaj weźmiemy pod lupę? Wiecie co? Chyba będę nakładała je palcem. Będzie najszybciej i pewnie najlepszy efekt. Mythology. Idzie pierwszy. I już widzę, że jest cudny. Brązowy. Bardzo fajny efekt daje. Piękny. Chronicles. Dosyć podobny do tej bazy, którą Wam wcześniej pokazywałam. Taki dosyć ciemny, chłodniejszy odcień ma. Barok. Wow, fajny.
fajne złoty, łatwo się nakłada. Wing it. Fajny taki cieniutki. Ma fajny połysk, taki foliowy, ale nie daje tyle pigmentacji co ten tu wyżej. Też bardzo fajny. Arystokracji. Arystokracja. Czyli czyste złoto. Glass slipper. Szklany pantofelek. No taki delikatny, też fajny. I ostatni grid. Chciwy. No i co? Mamy bardzo fajne odcienie tych tutaj foliowych. Wszystkie chyba przyciągnęłam. Wszystkie. No ja sobie jeszcze wybiorę jeden z tych pastelowych, które chcę zobaczyć. Wezmę ten Joke on You. Joke on You. Fajny. Fajny też. Super. Także tak się prezentują te wszystkie cienie tutaj. Jest ich naprawdę sporo. Jak widziałyście. Naprawdę fajnie się nakładają. Rozprowadzają. Jestem bardzo zadowolona z tych palet. Szczerze polecam. Polecam. Ja jeszcze zobaczę, jak będzie się na nich pracować. Ale mówię, po nabraniu od razu mamy sporo. Są kremowe, takie satynowe, fajne wykończenie. Nie mam nic do zarzucenia. Zobaczę, jak będzie mi się nimi pracowało. Ale widzę, że jakość jest fajna. Kochani, tak się prezentują piluje z kosmetyki. Jest ich dużo, dużo więcej, ale te, które kupiłam właśnie tutaj, widziałyście, Wam zaprezentowałam. Proszę Was o dodanie komentarza, co Wam najbardziej się spodobało, która z tych rzeczy, może żadna. Też powiedzcie, czy Wam się nic nie podobało, czy coś Wam się podobało. Jestem ciekawa Waszych opinii, zostawcie ją w komentarzu pod filmem. Ja uciekam, a Wy nie zapomnijcie dać mi lajka, subskrybować mojego kanału. I na pewno do jednej z Was napiszę, żeby mi podała adres, gdzie mam wysłać ten pędzelek do właśnie blendowania konturu. Pozdrawiam serdecznie i do następnego vlogu. Pa!